Ten inwazyjny gatunek motyla z rodziny wachlarzykowatych pochodzi z Azji. Gąsienice ćmy masowo objadają liście bukszpanów, powodując ich zamieranie i usychanie. Objedzony krzew trzeba wykopać, bo już nie odbije. Jak na razie ćma bukszpanowa nie ma w Polsce żadnych naturalnych wrogów, musi sobie z nią radzić człowiek. Dlatego, jak twierdzi Ewa Głowacka, miejski konserwator przyrody, miasto nie będzie na razie sadzić bukszpanów na skwerach i w parkach. Tu, gdzie nasadzenia były zaplanowane, pojawią się inne gatunki krzewów. Szkodnik pojawia się na roślinach od kwietnia do września, a nawet października. By się go pozbyć, można na przykład podłożyć pod krzew folię i zwyczajnie zebrać albo otrzepać gąsienicę. Potem trzeba je zniszczyć. Najlepiej spalić albo zakopać głęboko w ziemi. W sprzedaży są też preparaty chemiczne, które zwalczają ćmę bukszpanową.